Jednokoło się raczej rzadko zdarza. Żabę mamy na lewym torze. Żaba na lewym torze to jest Iga Dobczyńska. Tak, to teraz wszystko jasne. Skąd się wzięło to Del Sol? A felgi, które możemy zobaczyć na tym aucie, to bodajże są odzety. W ogóle maszyna prezentuje się bardzo pięknie. Alfa Romeo, jeszcze wrócę na chwilę do tego autka. Alfa Romeo i Przemek Molski, wszystko wskazuje na to za sterami tej maszyny. Przemek Molski, Alfa Romeo 33-16V. Ja chciałem tak uściślić klasę Mini. Czy w klasie Mini widzimy tylko i wyłącznie trzy samochody i te trzy samochody generalnie staną na podium? Tak, w tej klasie nie ma przegranych. Po prostu. Opłacało się jednak przyjechać. Zawsze człowiek z jakimś pucharem wyjedzie. Czyli mamy Żabę kontra Alfa. Honda CRX Del Sol, za kierownicą której Iga Dobczyńska, to bliżej Was i nieco dalej Przemek Molski, Alfa Romeo 33-16V. Alfa start. I na prawym torze niestety mamy fast start Przemka Molskiego. Ale zobaczymy, jaki czas w takim razie osiągnęła Iga w tym przejeździe. To jest 16.81. Tak, a tak. Przemek Molski 16.17. Ale ten czas, tak jak już wspomnieliśmy, nie będzie liczony, gdyż był falsak. Zawodnik popełnił falsak.